Jasiu, a co zrobimy dzisiaj? Może dziś... Co powiesz na omleta z ziemniakami? Możemy zrobić. Wybraliście bardzo fajne danie na późne śniadanie, więc świetnie się składa. Zaraz przygotujemy to późniejsze troszeczkę śniadanie. Jasiu, zajmiesz się pokrojeniem ziemniaków. Dobrze. I pokrojeniem szynki. Jak mam pokroić ziemniaki? Plasterki, a szynkę w drobną kostkę. Dobrze. Śmiało, tym nożykiem będzie ci wygodniej. Ani, wybijesz jajeczka tutaj do miski. Takie plasterki mogą być? Jak najbardziej. Tak, żeby się tylko nie rozpadały. Dobrze. Im cieńsze, tym lepsze, ale żeby się nie rozpadały. Jajka zbite. Super. Szepaczka. I czekamy na Jaśka. Aniu, teraz posolimy troszeczkę nasze jajka i dolejemy troszeczkę mleka. Maksymalnie jedną łyżkę do dwóch jajek. Myślę, że będzie dobrze. I teraz zbieramy naszą szynkę i przekładamy do jajecznicy i nasze ziemniaki. I rozgrzewamy. Smażymy na maśle z odrobiną oleju. Czekamy, aż masło się rozpuści. Wlejemy nasz omlet. Ile trwa smażenie? Mi się wydaje, że jeżeli on nie będzie zbyt gruby, to jakieś około 2-3 minut. Z tym, że w pierwszym etapie podkręcamy dosyć mocno ogień czy płytę, tak żeby była bardzo gorąca. Później trzeba tę siłę zmniejszyć, żeby nam masło się nie spaliło. I spokojnie możemy już wlewać omlet. O właśnie, i te ziemniaczki. O, świetnie. I teraz trzeba chwileczkę poczekać, aż omlet stężeje. Delikatnie podnosimy, przechylamy tak, żeby wlały się jajka pod spód. Czyli nie musimy go obracać? Nie, to będzie kłopot z obracaniem. Jasiek, tak, podaj talerzyk. Omlet wystarczy zsunąć. O, zobaczcie, jak ładnie. I teraz śmiało ze 2-3 plasterki pomidora ukrój. Posypiemy szczypiorkiem te plasterki nasze. Troszeczkę ciekawiej i delikatnie, żeby było łatwo jeść. Omlet nasz jest już gotowy. Wygląda pysznie. Czy wiesz, że spożywając na śniadanie pełnowartościowe białko, na przykład w postaci jajek czy chudej wędliny, dostarczasz sobie niezbędnej energii na cały dzień? Jeżeli przygotujesz sobie smaczny omlet z szynką, na pewno dojedziesz do długiej przerwy i nie będziesz miał ochoty na podjadanie między posiłkami.